Dziś Miriana jest mężatką, ma dwoje dzieci, mieszka z rodziną w Medjugorju. Otrzymała wszystkie 10 tajemnic, dlatego nie ma już codziennych objawień. Od 1982 roku nasza Pani ukazuje się jej 18 marca, a także drugiego dnia każdego miesiąca. Jak powiedzieliśmy, Miriana ma specjalne odwiedziny naszej Pani w drugim dniu każdego miesiąca i co roku 18 marca. Co powiedziała Ci nasza Pani podczas ostatniego z codziennych objawień? Było to w dniu Bożego Narodzenia w 1982 roku. Powiedziała, że przestanie Ci się objawiać? Tak. Taki właśnie miała plan wobec mnie. Obiecała, że będzie przychodzić do mnie 18 marca przez całe moje życie. Raz w roku. Raz w roku przez całe życie. Tak, to było do roku 1987. Później zaczęła się ukazywać drugiego dnia każdego miesiąca. Nie wiem, jak długo tak będzie. Wiem tylko, że objawienia 18 marca będą trwały do końca mojego życia. Zatem drugiego dnia w miesiącu nie tylko słyszysz głos naszej Pani, czasami tylko ją słyszę, nieraz widzę i słyszę, ale nigdy przed objawieniem nie wiem, jak ono przebiegnie. Nie wiem, o której godzinie przyjdzie Najświętsza Maryja, podczas gdy inni widzący zawsze to wiedzą. Objawienia, które mam w drugim dniu miesiąca, nie zdarzają się o stałej porze. Zaczynam się modlić około 5 rano, czasami nasza Pani ukazuje się rankiem, nieraz po południu, a czasami w nocy. Czy jest konkretny powód tych objawień? Czy nasza Pani chce, abyś jej pomogła w jakiejś sprawie? Najpierw powiem, że nasza Pani jest tu z nami od 15 lat z wielkiej miłości do Boga. Przychodzi do mnie drugiego dnia każdego miesiąca z wielkiej miłości do Boga i modli się ze mną za niewierzących. Trochę mnie przygnębiło ostatnie przesłanie, które otrzymałaś w dorocznym objawieniu. Przestraszyłem się. Nasza Pani powiedziała, moje oczy i moje serce będą tutaj, nawet gdy ja przestanę się objawiać. Czujesz, że nasza Pani przynosi niebo, a gdzie odchodzi, jesteś smutna, prawda? Tak dzieje się z nami przez jej obecność w Medjugorju. Otwiera się nam niebo. Boję się, jaki będzie świat, gdy Maryja przestanie przychodzić. To przesłanie bywa niewłaściwie rozumiane. Ludzie myślą, że ono oznacza koniec objawień. A nasza Pani mówi, moje oczy i moje serce będą tutaj wtedy, gdy ja przestanę przychodzić. Nie mówi, że się stanie to zaraz, za rok czy za dwa lata. Nie podaje czasu, a ludzie myślą, oto koniec objawień. Nasza Pani tego nie powiedziała. Nie bójcie się. Zawsze powtarzam ludziom, którzy się boją i spodziewają czegoś złego. Jeśli mamy serce otwarte dla Boga, dla Najświętszej Maryi Panny, jeśli oddajemy serce Bogu przede wszystkim i Maryi, nie musimy o nic prosić. Oni wiedzą, co jest dla nas najlepsze. Ludzie wypytują mnie o tajemnice, czy zdarzy się coś złego, co nas czeka, kiedy. Odpowiadam wtedy, kto z nas wie na pewno, że jutro będziesz żył? Masz pewność, że obudzisz się rano? Zawsze bądźmy gotowi na spotkanie z Bogiem. Nie mówmy o tajemnicach. Tajemnicą dla nas może być dzisiejszy wieczór. Tak, tak. Miriano, przyjeżdża tu wielu ludzi, a podobny problem ma dzisiaj wielu naszych widzów. Sami wierzą w Boga, ale ich mąż nie wierzy, ich żona nie wierzy, albo dzieci nie wierzą. Jak mam modlić się z rodziną, skoro tylko ja jestem w niej osobą wierzącą, pytają. Co robić? Modlić się na osobności, czy ich zaprosić? A jeśli odrzucą Boga? Jestem samotna w modlitwie. Nie trudno o rozterki w takich rodzinach. Jeśli mąż czy żona nie włącza się do modlitwy, zaproś ich.
A gdy odmówią, idź do pokoju i pomódl się w samotności. Poproś naszą Panią, by Ci pomogła coś zmienić. Zawsze zwracam się do niej. Najświętsza Maryjo, ja będę się modlić, a Ty działaj. W mojej mocy jest modlitwa, a w Twojej działanie. Ludziom, którzy się skarżą, że mąż, żona albo dzieci nie chcą się modlić, więc jak tu modlić się wspólnie, zawsze mówię, poprowadź ich. Módl się i staraj się być przykładem, a zobaczysz, czego Najświętsza Maryja przez Ciebie dokona. Coś muszę sprostować. Maryja nigdy nie mówi, módlcie się, a ja wam ześlę. Zawsze powtarza, módlcie się, bym mogła wstawić się za wami u syna. Tak więc to jej syn działa. Nie chcę, by ludzie mieli błędne wyobrażenie. Maryja nigdy nie mówi, dam wam, jeśli będziecie się modlić. Zawsze mówi, módlcie się, a to pozwoli mi prosić mojego syna za was. Zawsze stawia go na pierwszym miejscu. Podobnie w rodzinie. Jeśli dzieci czegoś pragną, proszą mamę. Mama na pewno jakoś pomoże. Chcę nawiązać do innego przesłania. Jesteśmy parafianami. Mamy swoich księży. Nasza Pani mówiła tu także o księżach. Powiedziała, że bywają dobrzy księża i zdarzają się źli, bo przecież są tylko ludźmi. Ale nasza Pani bardzo ich kocha, otacza księży wielką miłością, ale zapewne martwi ją fakt, że tak trudno jest im wytrwać w wierze. Czy Maryja mówiła Ci, jak możemy wspierać księży? Każdemu z widzących powierzona została jakaś misja, jakieś zadanie. Do mnie należy modlitwa za niewierzących. Iwan modli się za księży i za młodych ludzi. Maryja powiedziała, że nastał obecnie bardzo trudny czas, także dla księży. Powiedziała, że księża nie potrzebują naszego osądu, potrzebują naszej miłości, naszych modlitw. To Bóg wszystkich nas osądzi. W czasach, w których żyjemy, musimy obdarzać naszych księży miłością i wspomagać ich modlitwą, aby byli dobrymi ojcami parafii. Wystarczy modlitwa i miłość. Nasza Pani poprosiła Cię o wybranie księdza, któremu powierzysz tajemnicę przed ich wypełnieniem się. Prosiła też o to innych widzących. Ów ksiądz będzie modlił się i pościł o chlebie i wodzie przez 7 dni, zanim ogłosi tajemnicę. Którego księdza wybrałaś tu w Medjugorje? Kaptera Lubicia. 10 dni wcześniej muszę mu wyjawić, co się stanie i gdzie. 10 dni przed wypełnieniem się tajemnicy. Tak. Spędzimy razem 7 dni modląc się i poszcząc. 3 dni przed wydarzeniami ksiądz musi je ogłosić. Nie może od tego odstąpić. Musi ogłosić, co się stanie i gdzie. Rozumiem. Dlaczego wybrałaś ojca Petara? Jest jakiś szczególny powód? Wybrałam go, bo znam go od początku. Kiedy zaczęły się objawienia, w pierwszym miesiącu księża spoza parafii mieli wielkie trudności z przyjazdem do Medjugorja. Ojciec Petar zawsze przyjeżdżał. Zawsze byliśmy w bliskim kontakcie. Dużo rozmawialiśmy. Ogromnie cenię to, że zawsze jest gotów pomóc ubogim. Także dlatego mam dla niego wiele miłości i go wyróżniłam. Ma dobre serce, bardzo dobre serce. Jest blisko biednych ludzi, to jest powód. Czy nasza Pani prosi księży, by zbliżyli się do ubogich? Czy to ją cieszy? Prosi o to wszystkich, nie tylko księży. W jednym z przesłań, które mi powierzyła, powiedziała, spróbuję po włosku. Nie odwracajcie głowy, gdy widzicie ubogiego, bo wtedy mój syn odwraca głowę od was. Thank you.
Czy jest w Twojej rodzinie taki czas, który wspólnie poświęcacie na pomoc ubogim? Codziennie. Przecież była tu wojna, wielu uchodźców, tak wiele wdów, dzieci bez ojców stale przychodzą do naszego domu. Proszą o coś, a jeśli masz Boga na pierwszym miejscu w swoim sercu, musisz pomóc. Nasza Pani powierzyła Ci tajemnicę na piśmie. Tak. Dałaś je już ojcu Petarowi? Nie, nie. Mam je dać 10 dni przed ich wypełnieniem się. Nie mogę powiedzieć więcej. Tajemnica jest tajemnicą. A dla nas tajemnicą może być dzisiejszy wieczór. Nie zdradzę sekretu, mówiąc, że Miriana dostała tajemnice spisane. Tylko ty możesz ten zapis odczytać. Tak. Raz pokazałam ten, trudno użyć słowa, papier, bo nie jest to papier. Wygląda to jak tkanina, jak papier jednocześnie. Nie widziałaś czegoś takiego wcześniej? Nie. Któregoś dnia byłem w pokoju ze znajomą i kuzynem. Pokazałam to najpierw znajomej. Ujrzała tam jakby list kogoś przyzywającego do siebie ludzi. Mój kuzyn zobaczył tam modlitwę. Nie widzą tak samo, dlatego nie zobaczyli tam tych samych rzeczy. Powinnaś przekonać się, co ja tam zobaczę. Nie obawiam się, że ktokolwiek odczyta tajemnicę. Dobrze. Nikt nie jest w stanie ich odczytać. Tylko ty i ojciec Petar we właściwym czasie i to stopniowo po jednym. Wiemy, że trzecia tajemnica to znak na wzgórzu. Będzie to rodzaj prezentu, który nasza Pani zostawi nam wszystkim, nie tylko widzącym, ale wszystkim. Znak, że nas kocha i pragnie tu być. Prosty znak, jeden prezent. Do obejrzenia dla całej reszty świata. Ludzie zobaczą, że jest to coś, co pochodzi od prawdziwego Boga. Coś, czego nie może dokonać ludzka ręka. I nie będzie to widoczne z Ameryki. Trzeba będzie przyjechać tutaj. Tak, Miriano, słyszałam, jak mówiłaś z wielkim przejęciem o miejscu, jakie zajmuje msza święta w Twojej rodzinie. Na przykład w niedzielę zawsze zabierasz na mszę dzieci. Czy nasza Pani prosiła Cię, abyś chodziła na mszę z dziećmi? Co mówi o miejscu Chrystusa w Twoim życiu? Nie musi mnie o to prosić. Ja wiem, Kościół nauczył mnie jeszcze przed objawieniami, jak ważne jest, by cała rodzina razem szła na mszę. Nie mogę mówić dzieciom o mszy, jeśli nie dam im przykładu i nie pokażę, jak to ważne. Jeśli pada deszcz, albo śnieg, albo jest wichura, też idziecie? Kocham deszczową pogodę. Wtedy mogę pokazać dzieciom, że nic nie jest ważniejsze od Boga. W deszczowy dzień łatwiej jest dać im dobry przykład. Mówię, patrzcie, pada, fatalna pogoda, ale pójdziemy, bo Bóg na nas czeka. Muszę wam powiedzieć, że Maria, moja najstarsza córka, miała 2 lata, a nigdy nie mówiłam jej o objawieniach. Uważałam, że jest za mała, nie zrozumie. A tu któregoś dnia usłyszałam, jak bawiła się z innymi dziećmi w pokoju. Któreś powiedziało, moja mama prowadzi samochód. A Maria na to, co to jest? Moja mama widzi Najświętszą Maryję. Okazuje się, że dzieci rozumieją więcej, niż potrafimy sobie wyobrazić. Wszystko rozumieją. Bardzo ważne jest, aby zaczęły się modlić, gdy są małe. Jakie miejsce w naszych modlitwach powinni zajmować niewierzący? Przede wszystkim za nimi powinniśmy się wstawiać. Maryja powiedziała, aby mi pomóc, módlcie się za waszych braci i siostry, którzy jeszcze nie poznali Bożej miłości.
Ona wie, czego pragniemy, bo jest matką. Każda matka zna potrzeby dziecka, wie, co nosi w sercu. Mama to wie. To ważne, abyśmy modlili się za naszych braci i siostry, którzy nie czują jeszcze miłości Boga, a Maryja będzie modlić się za nas. Ona wie, czego pragniemy.